No witam wszystkich z Komarowa. Niestety znowu się rozpadało. Znowu deszcz. Szczerze powiem, że już mam dosyć tego deszczu, bo pada i pada i pada i pada. Trochę planów mi popsuło. Ta pogoda, gdy chciałem spróbować na sekwanie, jak i na większym takim zbiorniku, lecz niestety jest bardzo duża woda. I nie da się po prostu wędkować. Dobrze, że chociaż na tym mniejszym zbiorniczku, który tutaj testuję już od niedawna, jakoś można mówić, jest większa woda, no ale nic. Udało się złapać karpika dzisiaj, akurat przed tym deszczem, 11 kg, pełno łuski, na kulkę Carp Only z kiełbaską PVA. No i tutaj użyłem do kiełbaski odpowiedniego sosu, jak to można powiedzieć, boostera. Booster jest wszystkim znany. Wszędzie go można tak naprawdę kupić. Jest to po prostu syrop truskawkowy do rozpuszczania z wodą. Tutaj akurat jest to jakiś pan Paquito. Fajnie się sprawdził. Polewam moje kiełbaski tym boosterem. Tak samo dipuję kulkę. Najważniejsze, żeby ten syrop był z cukrem, gdyż nie pozwoli na to, aby rozpuściło nam tą siateczkę PVA, prawda? Czy woreczek PVA, to w zależności kto jak tam używa. Używałem go już parę razy, mimo tego, że też mam tak zwane fachowe karpiowe boostery. Powiem szczerze, że robi efekty, gdyż dwie wędki tutaj mam po prawej stronie, jest tylko mieszanka kukurydzy i orzechów tygrysich, natomiast ta lewa wędka, tak jak wspomniałem, kiełbaska PVA i zalana tym sekretnym boosterem. Myślę, że ten sekretny booster będzie można używać też do zalewania nasion kukurydzy, orzechów, czy nawet kulek, peletu. Nie powinno nam to pomóc. Litr kosztował mi około 2 euro, więc naprawdę tani booster. A jeżeli mamy jeszcze wodę, a jest gorąco, możemy sobie zrobić napój truskawkowy. No nic, za niedługo będę się zwijał. Jutro jeszcze mam jeden dzień. Mam nadzieję, że nie będzie padało. Już naprawdę mam dosyć tego deszczu. Widzę, że przynęta się tu sprawdza. Jest to przynęta pikantna, przełamana słodkim dodatkiem. Więc widzę, że ryby to lubią. Łapię w sumie na najgłębszej wodzie na tym zbiorniku. Jest około tutaj chyba 3,5, nawet 4 metry. Czyste dno, twarde, blisko od brzegu, bo to jest mała taka zatoczka. Z każdej strony można w sumie podejść sobie, podnęcić miejsce. Na pewno jeszcze będę tutaj próbował, bo widziałem nieraz tutaj, jak było słońce, 10 dni temu. Wygrzewały się karpiki. Co do zestawów, no to standardowe, proste zestawy. Kuleczka tonąca. Za bardzo tutaj nie miałem efektów na kulki pływające. Najbardziej to orzechy i kulki tonące. Więc trzymam się cały czas tej samej strategii. Może są gdzieś zbiorniki, gdzie może jeszcze spróbuję powędkować jako przynęte kulki pływające. No ale no nic. Sprawdza się strategia. Nie zmieniam, nie kombinuję. Ważne, że się sprawdza. I tyle można w sumie powiedzieć.
tak jak mówiłem, wspomniałem. Wiele dodatkowych ciekawych rzeczy możemy znaleźć w zwykłym sklepie. Jako przynętę, jako dodatek do zanęt, w zwykłym sklepie spożywczym. Więc warto kombinować, szukać. A naprawdę za nieduże pieniądze możemy powędkować, wykorzystać do zanęt, do przynęt różne rzeczy. No nic, powoli będę się chyba zwijał, bo pogoda jest straszna. Muszę powoli tego dosyć. Ryby po prostu nawet nie spawiały się wcześniej, jeszcze przed tym deszczem coś się spawiały. Więc chyba też się schowały przed deszczem. Więc my też będziemy chyba powoli uciekać. Zobaczę, jak rano nie będzie aż tak bardzo padać, więc przyjadę powędkować trochę. Więc no co, do zobaczenia jutro, pozdrawiam. A jutro mecz Polska-Ukraina, więc też trzeba będzie pokibicować naszym. Ja by do przodu, pozdrawiam.